Witam Państwa dzisiaj w moim krótkim filmie. Za chwilę pokażemy tutaj parę zdjęć z Berlina, z wczorajszej demonstracji, na której no, na szczęście nikt nie został zabity, tylko 93 uczestników zostało zamkniętych, 28 zostało rannych, a więc nie najgorzej. Co się dzieje, proszę Państwa? Więc ten system reaguje szybko. Zbyt wielu ludzi chyba mówiło o tym, że ma się coś stać złego, dlatego też nic się nie stało, ale dzieje się cały czas coś. A więc trzeba popatrzeć, pod jakim tytułem ta Black Lives Matter, a więc pod tym hasłem to się wszystko odbyło. Ratuj życie czarnego człowieka. Gdybyśmy my, proszę Państwa, chcieli jakąś taką demonstrację zameldować, ratuj życie białego człowieka, bylibyśmy rasistami i takie demonstracje w tej chwili nie dostaną zezwolenia. Tak, proszę Państwa, takie są prawa w tej chwili w Berlinie. Ustalono, że wszystkie antyrasistowskie, jakieś antyseksualne demonstracje będą zabraniane, ale demonstracje ratuj życie czarnego człowieka, ratuj życie Araba, te będą zezwalane. Ratować życie dzieci nienarodzonych i ratować życie białego człowieka, to będzie rasizm i to nie będzie zezwalane. Także widzimy, jaki to wszystko ma cel. W międzyczasie po tych demonstracjach w Stanach Zjednoczonych Joe Biden, demokrat, zyskał bardzo na poparciu społeczeństwa. Donald Trump krótko przed wyborami stracił dużo, a więc widać po owocach, kto na tym wszystkim zyskuje i o co tutaj chodzi. Chodzi o to, aby największego gracza, a więc Donalda Trumpa, wyłączyć z tej całej zabawy, z tej gry. Chyba o to chodzi tutaj w pierwszym rzędzie i oczywiście o to, żeby nasze prawa dalej ograniczać, żebyśmy mieli jak najmniej możliwości swobodnego chodzenia, podróżowania, wypowiadania się, organizowania się. Tymczasem, proszę Państwa, dochodzą nas ciekawe informacje z Londynu. Bardzo ciekawe. Otóż pojawił się w Londynie, proszę Państwa, król John III, Jan III, który uważa się za niemalże za Chrystusa i chce objąć tutaj władzę nad całym światem. Bardzo interesujące są na to już pierwsze jakieś oznaki, a więc zmiany w emblematach na podobno na Pałacu Królewskim. Ciekawa rzecz. Miejmy nadzieję, że to jest następny jakiś fake news, że to nie jest ten fałszywy Chrystus, który miał się pojawić, ale o tym się mówi, proszę Państwa, w Londynie. Król Jan John III pojawił się i ma przejąć tron w Anglii. Link załączę z tym filmem pod moim filmem. Teraz, proszę Państwa, znowu pójdźmy do Brukseli i do Europejskiego Centralnego Banku, który znowu podniósł sumę, za którą będzie ratował Europę, kupował wszystko, aby uratować jakieś firmy, po to, żeby potem je kupić za bezcen. Biliard 350 miliardów, proszę Państwa, już w tej chwili Europejski Centralny Bank przeznaczy na ratowanie tutaj po koronie tych wszystkich państw. Ciekawe, ile jeszcze tych pieniędzy wydrukuje i kto to wszystko potem zapłaci. Przypuszczam, że to my zapłacimy. Proszę Państwa, tutaj mówi szef nowej partii niemieckiej. Proszę Państwa, i tutaj ja bym powiedział, że zgadzam się z nim, że musimy natychmiast wrócić do prawdziwej normalności, nie do tej takiej normalności, którą nam teraz są tutaj politycy i jacyś przez nich kupieni lekarze zaserwować, że jakiś musimy między sobą mieć jakieś 1,5 metra odstępu, że musimy w maseczkach chodzić, że w szkołach jakieś szkoły też odstępy. Proszę Państwa, to nie jest normalne i tutaj ten szef tej nowej partii niemieckiej Neue Mitte, Christoph
Hostel. On mówi, że musimy wrócić do takiej normalności prawdziwej, czyli wszystkich tych polityków i tych, którzy z nimi kooperowali, obecnie rządzących, trzeba zamknąć w kryminale i wysłać na leczenie psychiatryczne, bo to nie są normalni ludzie. To są psychopaci, to są niebezpieczne kreatury i tylko do takiej normalności, jeżeli wrócimy, to będzie normalnie. I tutaj ja przyłączam się do tego, co tu ten właśnie Christopher Hostel powiedział i w pełni akceptuję tą wypowiedź. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna informacja z Światowej Organizacji Zdrowia. Organizacja, która powinna być też zamknięta natychmiast, a więc tutaj co ona domaga się? Międzynarodowa Organizacja Zdrowia mówi, że trzeba nosić dalej maski na twarzy. Jeszcze tutaj pisze, z jakich materiałów, że to jest potrzebne. To jest potrzebne, żebyśmy się nie zarazili tą niewidoczną koroną. No, proszę Państwa, to jest dowód na to, że ta organizacja powinna być dawno zamknięta, a ci, którzy tam na górze pracują, powinni znaleźć się w kryminale. I jeżeli wrócimy do takiej normalności, to będzie dobrze. Na tym kończę dzisiejszy krótki film i do następnego razu.